My daliśmy troszkę sobie się wpakować do tego pudełka organizatorzy wydarzeń. Według mnie to jest nasz grzech. To jest grzech zaniedbania, który staramy się teraz szybko nadrobić, bo na tym cierpimy my jako agencje i cierpią też projekty klientów. Ja cały czas myślę, że nam się po prostu nie udało jeszcze przekonać klientów, że my jesteśmy dla nich naprawdę wartościowymi partnerami w rozmowie na temat tego, jak pomagać w ich komunikacji. O ile na początku zawsze znalazł uwagę, którą by miał przy naszej realizacji, o tyle później zadawał tylko jedno proste pytanie, kto ten event robił. Ta agencja, nie mam pytań. Uznał nas za swoich pracowników, w sensie wyszkolonych, dobrze wyszkolonych pracowników. To nie ma możliwości, żebyśmy nie omówili wydarzenia, które było, zarówno te dobre rzeczy, jak i te złe rzeczy. No bo tak to musi być, no, sami cały czas staramy się błędów unikać, jeżeli gdzieś się jakieś nieciągłości pojawiają, no to my jako pierwsi musimy je sobie wytknąć. Dzień dobry, 13.10 UHR, a dzisiaj waszymi gośćmi są... Mariusz Nowak z Ministry of Creativity. I Dominik Górka z grupy Manta. Okej, okay, to nie jest zwykła 13.10, bo z reguły w 13.10 UHR są reprezentanci jednej organizacji, a wy jesteście z dwóch firm. Z dwóch agencji, z dwóch miast, tak. Dwie agencje, dwa miasta, to co was łączy? Klub agencji eventowych przy SAR. Okej, okay, no dobra. Pewnie ci, którzy nas oglądają i są z branży, wiedzą dokładnie, czym jest SAR. I to jest w ogóle pierwsza rzecz. Niektórzy nawet wiedzą, jakie są kluby w SAR-ze i wiedzą, że jednym z klubów jest klub agencji eventowych. Ale myślę sobie, że nie wszyscy mają pojęcie o tej organizacji. Czym w ogóle jest SAR? SAR to jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, czyli taka organizacja, która zrzesza osoby i firmy, które w różnych usługach związanych z komunikacją marketingową są dobre, po prostu dobre. Okej. Okay. I oprócz tego, że zrzesza te osoby, one są zgrupowane w poszczególnych klubach. Branżowych. Ile jest klubów branżowych dzisiaj w SAR-ze? Oj, nie wiem dokładnie. Myślę, że 6 na pewno. Okej. Okay. I wy jesteście klubem eventowym. Eventowym. Dobra, czym jest dzisiaj event w ogóle? Ale pytasz dzisiaj, czy w Polsce, czy w ogóle? Dzisiaj w Polsce, bo a w ogóle to pewnie sobie chętnie bym w ogóle porozmawiał. Znaczy, ja bym bardzo chciał odpowiedzieć, że event jest niezwykle skutecznym narzędziem wspierania marki i relacji, ale równocześnie wiem, że to jest trochę taka odpowiedź marzeń, bo w Polsce ciągle jest czasem opakowaniem, kwiatkiem do kożucha, atrakcją. Oczywiście to nie dotyczy najbardziej świadomych klientów i dobrych agencji, ale jakby popatrzeć tak en masse na rynek, to duża część tej opowieści o eventach to ciągle jest opowieść o organizowaniu wydarzeń i o atrakcjach. Niestety. My w klubie staramy się trochę to zmieniać. Okej. Okay. Jesteście nowymi przedstawicielami nowego zarządu. Ja jestem starym przedstawicielem nowego zarządu. Okej, okay, czyli ty już byłeś w zarządzie? W ostatnim. Okej. Okay. No i w ogóle jest stary. Ale... Umówiliśmy się, że będziemy mu tylko 3 razy na odcinek wypominać wiek, więc mamy pierwszy raz tak. I 2 razy jeszcze mu na pewno wypełnimy to. Okej. Okay. Jaki jest koncept na nowy zarząd? Jest taki, że chcielibyśmy dużo rozmawiać przede wszystkim z prokurentem i dużo rozmawiać ze sobą, czyli z branżą. To jest to, co sobie wymarzyliśmy w naszym nowym składzie zarządu. I dodam jeszcze i znacznie więcej komunikować się właśnie nie do środka, a więc nie do wewnątrz branży. Mówimy teraz nie o branży komunikacji marketingowej, tylko o branży eventowej, tylko na zewnątrz. Czyli troszkę zmienić kierunek tej strzałki, bo do tej pory dużo uwagi klub poświęcał tej komunikacji do wewnątrz. Pracował na swoją opinię wewnątrz branży, komunikował się z mediami branżowymi, a my chcielibyśmy trochę o pracy dobrych agencji poopowiadać na zewnątrz. Okej, okay. Ale myślicie, że to jest tak, że jest już na to gotowość? No gotowość jest, bo klienci wydają poważne budżety, żeby pracować na takich narzędziach, więc im więcej będziemy mówić o tym, czym jest dobry event, tym bardziej pomożemy im dobrze te pieniądze wydawać. Okej. Okay. Ale jesteście klubem zrzeszającym. Ile cię klub zrzesza agencji? 13. Okej. Okay. Myślisz, że reprezentowanie 13 agencji, okej, okay,
Niektórzy mówią największych, niektórzy mówią najbardziej dynamicznych, niektórzy mówią kluczowych, ale nie jedynych. Jest pewnie kilka dobrych agencji, które nie są w klubie. Jest wystarczającym takim prawem do tego, żeby mówić głosem branży? Ale my sobie nie przypisujemy mówienia głosem branży. My mówimy głosem klubu, zrzeszającym kilkanaście agencji. Tak jak powiedziałeś, lepszych, gorszych, bardziej wiarygodnych, mniej wiarygodnych, to jest rzecz zupełnie subiektywna. To, co jest ważne dla nas, to jest to, że staramy się mówić głosem jednym i to jest najbardziej istotne. Jesteśmy otwarci, to co powiedziałem wcześniej, w nowym zarządzie, jesteśmy otwarci na nowych członków. Absolutnie to jest tak, że jednym z kluczowych naszych punktów w naszym programie nowego zarządu jest to, żeby ta ilość agencji była większa. Nie znacznie większa, bo nie ma znacznie większej ilości agencji, które mogłyby być w tym klubie, ale zdecydowanie, żeby jeszcze kilka agencji przystąpiło. Na pewno to nie jest zamknięte towarzystwo wzajemnej adoracji, które chciałoby bronić dostępu do klubu. Przeciwnie. Bardzo byśmy chcieli, żeby dołączyli do nich ci, którzy dzisiaj w nim jeszcze nie są, a którzy są fachowcami w tej robocie. A nie są z różnych powodów. To nie jest tak, że nie wiem, nie są, bo nie chcą. Część tak, ale część nie jest, bo być może jeszcze nie jest na tym etapie, że pomyśleli, że chcieliby być. Może nie do końca jeszcze rozumieją, w jakich realiach funkcjonujemy jako klub, bo nie mówimy o przystąpieniu do klubu, mówimy o przystąpieniu do SAR-u. Mhm. Być zrzeszonym w branży komunikacji marketingowej, no to jest to, co na całym świecie jest uznawane za najwyższe, gdzie może być zrzeszona agencja, każda agencja z branży reklamowej, więc jeżeli ktoś mówi, że nie chce być w KE, to rozumiemy, że nie chce być w SAR-ze. No, dla nas to jest troszkę jednoznaczne. Ale też naszą rolą jest przekonywać tych, którzy jeszcze nie widzą sensu, żeby w klubie być, że ten sens jest i on nie polega na tym, żeby w nim tylko i wyłącznie być, tylko że my w klubie mamy do załatwienia parę spraw, które sprawią, że w przyszłości bliższej, dalszej, mam nadzieję, że bliższej, będziemy lepsi, będziemy lepszą branżą. Okej. Okay. Branża eventowa nie jest najbardziej szanowaną branżą w Polsce. Jakie dzisiaj moglibyście wymienić główne grzechy branży? To jest to pytanie, co miało nie paść, tak? Nie, pytam o grzechy. Takie, nasze własne grzechy, nasze, mhm. Gdybyście mieli się uderzyć w pierś jako branża, co sprawia, krótko mówiąc, że event, to co powiedziałeś, nie jest tak mocno postrzegane jako kluczowe narzędzie komunikacji, tylko po prostu fajne wydarzenie? Wiesz co, pewnie każda agencja i w ogóle każdy człowiek, który robi eventy, miałby inną odpowiedź. Moim zdaniem naszym grzechem jest to, że mimo, że zajmujemy się tym wiele lat, w wypadku Mariusza i mnie to jest wiele lat, to przez pierwsze dużą część tego czasu polskie agencje przespały swoją profesjonalizację. Znaczy my dekadę temu, kiedy powinniśmy pokazać, że robimy równie wartościowe, a czasem skuteczniejsze rzeczy niż firmy z pokrewnych branż, my daliśmy troszkę sobie się wpakować do tego pudełka organizatorzy wydarzeń. Według mnie to jest nasz grzech. To jest grzech zaniedbania, który staramy się teraz szybko nadrobić, bo na tym cierpimy my jako agencje i cierpią też projekty klientów, którzy, jeśli my im tego nie powiemy, czasem mogą nie zauważyć, że mogą z nich korzystać w o wiele lepszym stopniu, o wiele lepiej je spinać z pozostałymi narzędziami wsparcia brandu, których używają. I stosować je o wiele bardziej świadomie. To jest, według mnie to jest taki grzech, który jest na poważnie. A drugim grzechem do nadrobienia, i to staramy się robić, tego też dowodem jest to, że tu jesteśmy, to jest to, że do tej pory, aż do czasu, 8 lat temu, kiedy Klub Agencji Eventowych powstał, ale tak naprawdę troszkę do dziś, my jako branża za słabo potrafimy współpracować. No to ja bym jeszcze dodał, oczywiście to jest to, co jest mega problemem, czyli rozdrobnienie totalne. Czyli to jest branża, w której
Są agencje jednoosobowe, tak zwane pansteczką, jak to się ładnie mówi. No i są agencje, które liczą po kilkudziesięciu pracowników. To rozdrobnienie idące, nie wiem, w setki, niektórzy mówią w tysiące agencji, powoduje, że znajomość klienta branży i tak naprawdę wiarygodność nasza no, mocno cierpi, bo po pierwsze, która agencja jest dobra, która jest zła, z kim pracować, z kim nie pracować, no przy takiej wielorakości agencji, z którymi można współpracować, gdzie każda daje inną ofertę, daje inną cenę, daje inne procenty i tak dalej, no to jest duży problem i to, co Dominik powiedział, w związku z tym, że nie przespaliśmy moment, gdzie powinniśmy się bardziej zjednoczyć i mówić jednym głosem, właśnie problemem jest na przykład prosty temat, który brzmi prowizja, czyli ile procent dawać w ofertach. I to jest już pierwszy temat, który mogliśmy ciągnąć jak może przez 2 godziny, dlatego, że to są jakieś tam standardy, które powinniśmy mieć już dawno ustalone, tak samo jak godziny pracy, jak płatności w dni wolne od pracy, czego w Polsce nie ma w agencjach eventowych w oczekiwaniu klienta oczywiście. Więc tych problemów jest dużo, więc oczywiście to wszystko, co powiedzieliśmy, to pewnie tak jest. No i tych problemów byłoby jeszcze pewnie znacznie więcej. Ale ja się muszę wtrącić, bo od 5 minut rozmawiamy o takiej biedzie branży eventowej, a prawda też jest taka, że to raczej jest tak, że to jest bieda polegająca na tym, że my sobie po prostu musimy radzić i radzimy sobie bardziej niż pomagają nam w tym procedury, ale rezultat jest taki, że polskie agencje eventowe robią bardzo dobre wydarzenia za bardzo przyzwoite pieniądze, a w relacji do tego, jakie budżety dostają na podobne produkcje agencje w Europie, to w ogóle za śmieszne pieniądze momentami. Także my jesteśmy bardzo skuteczni, tylko gdyby troszkę naszą pracę lepiej poukładać i nasze relacje z klientami, no to moglibyśmy pracować jeszcze lepiej, a klienci by dostawali jeszcze lepsze obciążki do dłubania w tym, w czym powinniśmy im pomagać. No dobra, ale to jest pewnie ważna kwestia, trochę ty powiedziesz o profesjonalizacji, o tym, że został przespany pewien okres. Na ile dzisiaj w ogóle agencja jakby pojawia się, albo w którym momencie agencja się pojawia na poziomie tworzenia strategii komunikacji? No za późno, to znaczy praktycznie poza nielicznymi sytuacjami, znaczy każda agencja pewnie ma paru takich klientów, ale to nie jest model, w którym rynek funkcjonuje, poza sytuacją, kiedy jest się taką naprawdę stałą agencją, która stale pracuje dla klienta, klient komunikuje się z agencjami, wysyłając do nich brief, czyli o krok za późno. Okej. Tak, jest coś takiego, że jak jest początek roku i są spotkania z agencjami, to wiadomo, agencja mediowa, agencja reklamowa, agencja PR-owa, no wszystkie inne poza agencją eventową są najczęściej zapraszane, one biorą udział w rozmowach o strategii, o kampaniach. My rzadko kiedy, to sobie powiedzmy szczerze, my rzadko kiedy. Właśnie trochę dlatego, że tak jak powiedziałeś na początku, gdzieś pytanie brzmi, jak postrzegany jest event, jaka jest jego rola w oczach klienta. Ale ja cały czas będę wracał do tego, że warto sobie szukać winy, a przynajmniej powodów u siebie, a nie u innych. Ja cały czas myślę, że nam się po prostu nie udało jeszcze przekonać klientów, że my jesteśmy dla nich naprawdę wartościowymi partnerami w rozmowie na temat tego, jak pomagać w ich komunikacji. I jeśli nam się uda ich do tego przekonać, i po to też jest KE, to będziemy rozmawiać, bo klienci zobaczą, że znacznie lepiej mogą pracować. To, no tak jest, my często widzimy w briefach, że to, o co się nas pyta i to, nad czym potem pracujemy, to nie jest ten idealny sposób dojścia do celu. A czasem w ogóle, że on pomija niektóre cele, które można by było chcieć zrealizować równocześnie. I to jest moje pytanie trochę o to, czy wy macie poczucie, że generalnie branża ma zasoby na poziomie faktycznie kompetencji do tego, żeby rozmawiać o strategii. Znaczy, bo to jest trochę, wiesz, pytanie z jednej strony można mówić, nie rozmawiają z nami, ale z drugiej strony pytanie jest, czy gdyby ktoś przyszedł i powiedział, słuchajcie, jesteśmy marką, która będzie, nie wiem, wchodziła w nowy segment rynku, myślimy o tym, jak to zorganizować, to na ile ludzie dzisiaj, nawet okej, u was w firmie, wyłączam was, nie wiem, wasi pracownicy są w stanie powiedzieć, dobra,
gadajmy o tej strategii, a na ile powiedzą, dobra, to weźcie sobie najpierw kogoś, który wam napisze całą strategię komunikacji, żebyście mieli gotową, to powiedzcie nam, jakie chcecie robić wydarzenia, to my wam powiemy, czy te wydarzenia zrobimy. Wiesz co, pamiętaj, że w wypadku większości agencji eventowych rozmawiasz z małymi organizacjami. O tym pytam trochę, wiesz? Ale ja tylko mówię po to, żeby wrócić do tego zastrzeżenia, wyłączając was. No to są małe organizacje i struktura jest taka, że trudno jest, że jak wyłączysz nas z tych organizacji, to się okaże, że one są niekompletne, bo każdy element tej układanki jest dość ważny. Ale mnie się wydaje, że jeśli nie wyłączysz nas z tego zespołu i nie wyłączysz pozostałych, to jako małe zespoły jesteśmy kompetentnym partnerem w formowaniu tej części strategii komunikacji, która dotyczy komunikacji live. Tak. Wydaje mi się, że... A czy absolutnie Dominik ma rację? Każda z dobrych agencji, w czym się specjalizuje, klienci to wiedzą. Jedni są dobrzy w motoryzacji, inni są dobrzy w beauty, jeszcze inni w fashion. Bankowość, finanse, no to moglibyśmy wszystkie te branże, które są. I nie przypadkiem te agencje są w tym dobre. To znaczy naprawdę mają pojęcie o tym, co mogą zaproponować klientowi i są to rozwiązania mocno na czasie, bardzo profesjonalne, bo to jest to, co ja chciałem powiedzieć. No, my naprawdę jesteśmy, my jako branża oczywiście, jesteśmy naprawdę profesjonalni w tym, co robimy. To nie jest duża grupa ludzi, to jest w ogóle bardzo hermetyczne towarzystwo, które naprawdę wie, co robi. Jeżeli rozmawiamy o agencjach dobrych, to już tak używam takiego szerokiego sformułowania, niekoniecznie zrzeszonych w KE, jakżeś zauważył, to są ludzie, którzy naprawdę są zawodowcami w tym, co robią i ich kompetencje w ogóle niepodważalne są. I wiedza. Okej. No dobra, a na ile rozmawiacie z klientami o długiej perspektywie? Z właścicielami projektów, w sensie operacyjnymi właścicielami projektów, rozmawiamy o długiej perspektywie. Natomiast przeniesienie tych rozmów na procesy, zwłaszcza w korporacjach, jest bardzo trudne, no bo wiele korpo ma procesy, które jeśli nie uniemożliwiają, to bardzo utrudniają zaplanowanie współpracy z agencją. I to jest duży problem i to permanentne nasze poczucie jest takie, że to jest wbrew decyzjom, które podjęliby właściciele projektów, gdyby ich organizacje im w tym pomagały. I w ogóle nie chodzi mi o to, że modelem, do którego my byśmy chcieli dążyć, jest stała współpraca klienta i agencji poza kontrolą, poza prokurmentem. Przeciwnie. My marzymy o tym, żeby to była współpraca uregulowana na zasadach określonych przez prokurment. Mało tego, kiedy rozmawiamy z dobrym prokurmentem, to dobry prokurment też mówi, wolelibyśmy kupować rzadziej i kupować współpracę na wiele projektów. No tylko praktyka potem jest taka, że przeniesienie tego na procedury w firmach chyba nie jest takie łatwe i ta zmiana, którą widzimy, dzieje się wolno. To jest odwieczny problem. Czy agencja jest na jeden event, czy agencja jest na shortliście tak zwanej, czy agencja jest na rok, czy na dwa. Nie słyszałem, żeby ktoś był dłużej. No, powtarza się po 2 latach ewentualnie przetarg, ale to też nie jest tak, że jak się o nas mówi, że my to byśmy, tak jak Dominik powiedział, żebyśmy chcieli mieć klienta na wyłączność i sobie przypisywać wszystkie rzeczy, które on robi. No nie, wolimy być na tych shortlistach, wolimy startować do przetargów w wąskim gronie 2, 3, 4 agencji i wtedy niech faktycznie wygra najlepszy, ale z drugiej strony niech ta shortlista faktycznie potrwa ze 2 lata. To znaczy znajomość klienta siłą rzeczy bierze się z ilości briefów, które otrzymujemy, z ilości briefów, które przygotowujemy, z ilości eventów, które robimy. Dam taki przykład. Ja miałem przyjemność pracować dla niemieckiej firmy motoryzacyjnej przez wiele lat. I tam prezes ówczesny tej firmy powiedział, no to ja doprowadzę do sytuacji, że będę miał swoją agencję eventową, swoją w cudzysłowie. Mocno inwestował w naszą edukację, wysyłał nas na światowe premiery, wysyłał nas do fabryk, do koncernów, wysyłał nas na przeróżne spotkania sprzedażowe, na jazdy testowe, spotkania z dziennikarzami na całym świecie jako agencję eventową. Tylko po to, żeby potem po 2 latach powiedzieć, to jest agencja moja, bo ją sobie przygotowałem. Moja w rozumieniu... Świadoma. Świadoma i jakby tak. Pracująca według mojego stylu myślenia. Która
swoimi realizacjami spełnia standardy, których ja oczekuję, bo rozmawiamy o marce premium motoryzacyjnej, do tego stopnia, że o ile na początku zawsze znalazł uwagę, którą by miał przy naszej realizacji, o tyle później zadawał tylko jedno proste pytanie, kto ten event robił. Ta i ta agencja, nie mam pytań. Bo jakby to jest ta kwestia, uznał nas za swoich pracowników, w sensie wyszkolonych, dobrze wyszkolonych pracowników, ale to trwało lata, minimum 2-3, zanim nas zaakceptował. No i są jeszcze inne sytuacje. My mamy za sobą co najmniej dwóch, teraz przychodzi mi do głowy takich klientów, czy raczej z sobą niż za sobą, dla których tak naprawdę realizujemy cykliczne projekty przez w jednym wypadku 6, w drugim wypadku 8 lat. To jest ogromny okres w relacjach klient-agencja eventowa, taka, my się śmiejemy, że to są patologiczne relacje właściwie jak na tą branżę, ale skutkiem tego jest to, że te dwa projekty, o których myślę, to są wydarzenia, w których no, nie tylko my jesteśmy najbardziej kompetentną w niektórych sprawach stroną w ogóle tej całej układanki i klient może z pełnym bezpieczeństwem dokonywać sobie zmian w działach, w strukturze firmy, przekazywać te projekty z rąk do rąk, bo jest przekonany, że nikt tego nie wywróci, ale to jest okej. No, weźmie innego fachowca i też tego nie przewróci. Ale skutkiem tego jest to, że akurat te projekty są najefektywniejsze, bo połączenie tej nauki rok po roku, udoskonalania tego projektu po każdym roku oraz opakowywania go dodatkowymi mechanizmami, które no my już możemy z klientem wprowadzać, bo potrafimy mu doradzić, również mechanizmami związanymi ze sposobem finansowania tego eventu, z jego taką prawdziwą efektywnością, a zwłaszcza z relacją efektywność versus koszt, są nie do przecenienia, nieporównywalne z takimi projektami, które realizuje się, nawet ta sama agencja, taka sama jak my, która realizujesz raz na podstawie pojedynczego briefu. To jest niewiarygodna różnica. Tylko bardzo rzadko zdarza się okazję, ma się okazję ją udowodnić. Często spotykamy się po bardzo udanym evencie, że w następnym roku czy przy następnym evencie klient mówi: super było, ale biorę teraz inną agencję, bo lubię mieć świeże spojrzenie. Okej, w porządku. Tylko pytanie, czy mówimy o świeżym spojrzeniu na event, czy mówimy o tym, co Dominik powiedział, że próbujemy gdzieś tego klienta zrozumieć nie w przykładzie jednego eventu, jednego wydarzenia, tylko na przykład strategii, którą robi. No, trudno, zmieniając agencję co event, a to się bardzo często dzieje, liczyć na to, że agencja w pełni będzie rozumiała klienta, po czym idziesz bronić, wiesz, briefu, przetargu i słyszysz, że 3/4 agencji, to mówi procurement, 3/4 agencji nie zrozumiało briefu. No może dlatego, że briefują 12-15 agencji naraz, nie? I potem się trudno dziwić, że jeżeli ciągle robi na ten sam event nawet, to wychodzi on, to potem to obrona tego przetargu wychodzi tak, jak wychodzi, nie? Okej. Okay. O briefowaniu dużej agencji, ilości agencji, ja bym chciał z nami porozmawiać pewnie w kolejnym odcinku, natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie trochę w tej chwili. Ty powiedziałeś o efektywności. Czy dzisiaj branża jest gotowa na to, żeby mierzyć w ogóle jakby, już nawet nie mówię o ROI, tam zwrot z inwestycji w event, bo to myślę, że to jest w ogóle abstrakcja w wielu miejscach, ale w ogóle jakieś twarde KPI, twarde parametry efektywności eventu? Wiesz co, my, jeśli pytasz, czy branża tego chce, no. Tak, branża tego chce. A czy mówiąc o branży, mam na myśli zarówno klientów organizujących eventy, jak i faktycznie agencje? Agencje tego chcą. Ja mogę powiedzieć z naszego doświadczenia, że tam, gdzie klienci... To jest mniejszość wydarzeń, które robimy, zdecydowana mniejszość, ale tam, gdzie klienci mierzą projekty, my jako agencja na tym zyskujemy. Często jest tak, że no nie tylko nasza praca jest oceniona jako najlepszy element projektu, ale też, że w ogóle te projekty mają obiektywnie bardzo wysokie oceny i dobra agencja na tym tylko zyska. My się tego w ogóle nie boimy, tylko pytanie... Co można mierzyć w evencie? Bo to jest ciekawe w ogóle, jak powiedziałeś. Bardzo dużo można mierzyć w evencie. Pierwsze badanie, najprostsze i najtrudniejsze zawsze dla nas, to jest jak uczestnicy eventu dostają ankietę nie o na przykład merytoryce wydarzenia, aha, tylko na przykład o organizacji, o scenie, o scenografii, o atrakcjach, o takich pierwszych wrażeniach, jak się pojawiają na tym evencie. No to jest takie pierwsze, co można zmierzyć, a to jest dość wiarygodne, no bo każdy
ci szczerze napiszę, jak jest. Można zmierzyć ilość publikacji po dobrym evencie. Jeżeli robisz event prasowy, no to nie ty odpowiadasz za zaproszonych gości, ale odpowiadasz za to na przykład, jak to jest zorganizowane i z jakim odczuciem wychodzą zaproszeni goście. Więc to są takie rzeczy. Coś się włączyć. Nie, ale również równocześnie to, o czym mówisz, to są rzeczy, które najłatwiej jest zmierzyć, prawda? Dokładnie. To są tanie, proste procesy. Dokładnie, bo rozmawiamy o tak zwanym pierwszym mierzeniu, ale tego jest bardzo dużo, praktycznie wszystkie eventy teraz są. Klient nawet w briefach, jeden z ważniejszych punktów to jest pomiar. Absolutnie tak. Absolutnie. Natomiast tak. Oczywiście najtrudniej jest mierzyć wprost efektywność, zwłaszcza versus innych narzędzi, no bo to jest kosztowne i i obarczone skutkami przyjęcia takiej, a nie innej metodologii, która wpływa na rezultat, i to jest bardzo niepopularne. W sensie nie dlatego, że my tego nie chcemy, ale to prawie nie istnieje w branży. Taki rzeczywisty, solidny, precyzyjny i dość kosztowny pomiar efektywności. To jest ciężki temat. Natomiast wszystkie badania jakościowe, które pokazują opinie uczestników, i tutaj tylko pojawia się pytanie, czy mamy klienta, który będzie partnerem, z którym się potem zastanowimy, czy opinia uczestników jest na pewno głównym parametrem, który powinniśmy brać pod uwagę, bo to nie jest takie oczywiste przy wydarzeniu, prawda? To troszkę zależy, czemu ono służy. A już na pewno, czy pojedyncza opinia trzech uczestników w tych ankietach jest istotna, wszystko jedno, czy ona będzie euforycznie na tak, czy euforycznie, czy panicznie na nie, nerwowo. To jakby nie całkiem o to chodzi. Ale jeśli klient jest świadomy, to na pewno z takich badań rodzi się świetna ewolucja tego projektu. To jest ABC eventowe. Te najlepsze projekty, zwłaszcza takie, w których wspiera się relacje i które są powtarzalne. Nie wiem, konferencje sprzedaży. No je się powinno badać w ten sposób. One są cykliczne. Każda następna bazuje na tym wspólnym doświadczeniu, idealnie wspólnym doświadczeniu klienta, agencji i tej grupy uczestników. I jeśli to jest z tego trio, ten duet klient i agencja jest świadomy, no to z tych informacji po poprzednim wydarzeniu można zdziałać cuda kolejnym razem. Wiesz co, ale tak jak ci powiedziałem, w większości briefów w tej chwili jest napisane dokładnie, jaki poziom satysfakcji klienta będzie mierzony i co chce klient osiągnąć, za co będziemy oceniani, jak będziemy oceniani, co jest preferowane. Coraz częściej pojawia się success fee w naszych wynagrodzeniach za pracę. Dwa, nie wspomnieliśmy o tym, że oczywiście eventy są też oceniane wewnętrznie w agencjach. No, nie wyobrażamy sobie, żeby po evencie nie spotkać się i nie siąść w teamie i nie porozmawiać o tym evencie, bo jeżeli się od razu bierzemy za kolejny, no to coś nie jest tak tutaj. To nie ma możliwości, żebyśmy nie omówili wydarzenia, które było, zarówno te dobre rzeczy, jak i te złe rzeczy. No bo tak to musi być. No, sami cały czas staramy się błędów unikać. Jeżeli gdzieś się jakieś nieciągłości pojawiają, no to my jako pierwsi musimy je sobie wyknąć, żeby być przygotowanym następnym razem i tego uniknąć. Więc absolutnie krytyka największa pojawia się tak naprawdę u nas w agencjach samych, bo to jest zrozumiałe. No też dodajmy, że event, nawet dość prosty event, to gdyby patrzeć na procesy i usługi, które tam są w środku, to jest kilkadziesiąt, a czasem kilkaset pozycji. I bardzo dobry event to nie jest kilkaset perfekcyjnych pozycji, tylko to jest bardzo dobry event, w którym dalej z tych 200, 10 pozycji wymaga poprawki. I dobra agencja umie znaleźć te 10 pozycji i następnym razem je poprawić. Tak się robi bardzo dobre wydarzenia, nie idealne, bo ja idealnego jeszcze nie zrobiłem. Wiesz, może wszystko przed tobą. Może zrobiłeś, tylko nie wiesz. Może zrobiłeś miejscowy pomiar po prostu. Nie, ale ja rzeczywiście będę się trzymał twoich słów. Ten najlepszy jest przed nami, zapraszam. Okej. Ja muszę tutaj postawić kropkę. I ta kropka dla mnie chciałbym, żeby była takim przeniesieniem trochę do kolejnego odcinka, w którym chciałbym z wami w ogóle porozmawiać o tym, czym jest event. Znaczy, bo my ciągle używamy słowa event, a ja myślę sobie, że dla tych, którzy siedzą w branży, to jest dość pełne rozumienie tego, czym jest w ogóle narzędzie, jakim jest wydarzenie. Natomiast myślę sobie, że zakres i spektrum organizowanych eventów przez agencję, myślę, że nie dla wszystkich jest zrozumiały. Ja bym chciał, żebyśmy sobie w kolejnym odcinku porozmawiali o tym, co właściwie robią agencje eventowe.
Czy jakiego, jakiego typu, jak szerokie jest spektrum działań, które możecie oferować swoim klientom już dziś, oferujecie, ale również te, przy których często klienci nawet nie sięgają po agencję, a pewnie powinni. No ja do tego dodam, że trochę się nie zgadzam, bo uważam, że sporo agencji eventowych, zwłaszcza tych mniejszych, ciągle jeszcze nie bardzo wie, czym jest event. Okej, okay. To tym bardziej warto to wyjaśnić. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Waszymi gośćmi byli Mariusz Nowak z Ministry of Creativity i Dominik Górka z grupy Manta. Jeżeli oglądaliście to w mediach społecznościowych, to pamiętajcie, sharing is caring, czyli warto udostępnić. A jeżeli oglądaliście to na YouTubie, właśnie mój syn mówi, ja jestem głupi, ja jestem, mój syn mówi o tym, że ja powinienem powiedzieć, że subskrypcję macie zrobić na początku. Powinienem w ogóle powiedzieć, że dajcie mi suba, a jak dacie mi tyle i tyle subów, to zrobimy coś ekstra. Ale mój syn ma 7 lat i pewnie dlatego jest innym, jeszcze na innym etapie YouTubera. Ja teraz powiem na sam koniec jednakże w takim razie. Jeżeli oglądasz to na YouTubie, czerwony przycisk subskrybuj, zaraz obok niego gang dzwoneczka, w związku z tym kliknij powiadomienie o przychodzących odcinkach. Widzimy się już jutro o 13:10, a z Wami za dni kilka. Do zobaczenia.